Oczywiście taktycznie można było to zrobić, ale nie na ten skład, który jedzie w tym wyścigu, bo przecież tu jedzie Antonio Lindbeck i Artiom Łaguta. Bez sensu gdzieś tam puszczać. W biegu 12 pewnie, że będzie problem, ale tu są armaty po stronie, nazwijmy to tak, grudziądzkiej. Statystyki indywidualne są po stronie toruńskiej. Michał Jędrzejczyk, Antonio Lindbeck, Adrian Miedziński, Artiom Łaguta. Antonio Lindbeck najlepiej ze startu, ale to jeszcze o niczym nie świadczy, bo Adrian Miedziński teraz szeroko, ależ poszli we trzech ławą. No i na razie na 5-1 goście Adrian Miedziński z Michaelem Jebsenem. Jensenem. O tym wspominałem, mówiąc, że nie mniejsze armaty, bo ostatnie występy, ostatnie biegi Michaela Jebsena, Jensena i Adriana Miedzińskiego aż nasuwały, sugerowały 5-1 dla zespołu gości. Antonio Lindbeck płaskim, na prostym motocyklem wjeżdża w ten łuk. No też walczył trochę o utrzymanie na torze, tak jak i w tej chwili stawkę zamyka Artiom Łaguta. No i teraz przełożyli się torunianie. Wysłał wcześniej sygnał Greg Hegon, pokazał Chris Holder, pokazał Adrian Miedziński. No i teraz pokazywał od początku Michael Jebsen-Jensen, że on coś tam znalazł, jak pokorny wobec swojego zadania w Torunie jest Michael Jebsen-Jensen, jak on wypełnia cały czas to, co zostało mu przypisane, czyli zadanie bycia drugą linią, nawet teraz w parze z Adrianem Miedzińskim, który się na niego ogląda i cieszy się Adrian Miedziński. 3 punkty Michael Jebsen-Jensen, który dzisiaj no nie błyszczy, była trójka w tym biegu juniorskim, potem 0. Pojedzie Kamil Wieczorek, który 2 punkty w 4 startach przywiózł. No ale ktoś musiał pojechać. Kępiński naprawdę no, nie mógł czekać, bo nawet nie miał na co czekać. Tu już trzeba rzucić wszystko, co jest. No za wiele tego nie ma. No ale zobaczymy. No, ja osobiście to tak troszeczkę czarno już tutaj widzę, bo naprawdę doskonale są dzisiaj dysponowani zawodnicy z Torunia, którzy prowadzą 10 punktami. Chris Horde pokazuje naprawdę świetne atomowe starty. Zobaczymy, jak z tego... Kamil Wieczorek, Daniel Kaczmarek, Krzysztof Buczkowski i Chris Horde w składzie do 12. Jadda! No i doskonale Chris Holder, niekiepskie wyjście spod taśmy miał Kamil Wieczorek, mocno wykontrowany motocykl, mocno wygina się, pracuje Krzysztof Buczkowski na swoim sprzęcie i rusza w pogoń, w pościg teraz za Chrisem Holderem, który po raz kolejny imponuje ze startu. No i proszę, z jak wielką przewagą Chris Holder jedzie, pędzi, ucieka, odjeżdża Krzysztofowi Buczkowskiemu, a z tyłu Daniel Kaczmarek ostatniego słowa nie powiedział i też będzie jeszcze starał się Kamila Wieczorka ścigać. Ależ to z problemami Kamil Wieczorek pokonuje ten drugi łuk, jeszcze gdzieś noga została na torze, gdzieś to kolano odciągnięte do tyłu, to musiało troszkę zaboleć, w to nie uwierzę, że nie bolało. No i momentalnie zbliża się już na kolejnym łuku Daniel Kaczmarek, próbuje odjeżdżać Wieczorek, pasjonujący, czy raczej emocjonujemy się wyścigiem juniorów obu zespołów, dlatego że z przodu jest nie do złapania Chris Holder, fenomenalnie jak saper, pomylił się tylko raz bez wielkich konsekwencji i teraz trzecia trójka z rzędu w czwartym starcie dla Chrisa Holdera. 2 punkty, Krzysztof Buczkowski 1, ostatecznie dowozi Kamil Wieczorek, Daniel z Krystianem Pieszkiem, pola odpowiednio drugie i czwarte, kaski niebieski i czerwony. Greg Hancock właśnie z tej kolejny numer 2, takiej małej, mniejszej kolejki. Tego można było się spodziewać, dojeżdża Grzegorz Walasek do niego z problemami. Ten łuk pokonuje Krzysztof Buczkowski, zanim Krystian Pieszek, ach, tam dźwignęło jeszcze Grzegorza Walaska, który no gdzieś się jakby zaprosił do tanga Grega Hancocka, ale koniecznie tę parę chce rozdzielić i zatańczyć podbijanego w tym momencie Krzysztof Buczkowski, ale chyba nie da rady, bo wspaniała współpraca dwóch Gregów, Grega Hancocka i Grega Walaska, szaleje tam z tyłu zazdrosny o partnera do tańca Krzysztof Buczkowski, bo on by chciał tu jeszcze w tym tanku wziąć udział i bierze udział. Rozbija teraz parę toruńską po zewnętrznej. Nie, odpowiada Grzegorz Walasek, a targnęło teraz Walaskiem, podniosło go, spada na trzecią pozycję. Jana Krzysztof Buczkowski rozdziela parę toruńską, będzie jeszcze pędził po to, aby odebrać potencjalnie zwycięstwo biegowe Gregowi Hancockowi. Nie, bo Walasek jeszcze tutaj jest groźny, jeszcze pokazuje lwi pazur. Na ostatniej pozycji podróżuje Krystian Pieszczek. 4-2 szykuje się nam dla Torunia i tak właśnie jest. 3 punkty Greg Hancock, 2 Krzysztof Buczkowski, z 1 punktem Grzegorz Walasek bez punktu. Dopiero przed sekundą linię mety przekroczył Krystian Pieszczek.